Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku Odważnych Rozmów. Moim gościem, i to jest w ogóle wielka radość i w ogóle przyjemność, że jesteś, Ula, tutaj ze mną. Moim gościem dzisiaj jest Urszula Głowacka, psychoterapeutka, przedsiębiorczyni, twórczyni kursu Być sobą w relacjach. No i my będziemy rozmawiać o odwadze bycia sobą. Cześć, Ula, dzięki bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie. Cześć, cieszę się bardzo, że tu jestem i dzięki też za nie. No to co, będziemy słuchaj, od razu do konkretów, myślę, przechodzić. Będziemy dzisiaj trochę o kursie, trochę o twojej odwadze, trochę o, no, o różnych rzeczach. Czym jest dla ciebie, jako dla Uli Głowackiej, odwaga? Jak ty ją sobie definiujesz? Mhm. Wiesz co, odwaga dla mnie jest czymś, co towarzyszy mi od zawsze, mam poczucie, że to jest coś, co jakoś zawsze ze sobą musiałam mieć. Musiałam i chciałam pewnie, nie? Bo tak naprawdę jakby to jest coś, co mi się bardzo przydaje w życiu. Mam poczucie, że to jest coś, po co sięgam zawsze, kiedy bardzo czegoś chcę, czyli to jest coś takiego, co mi mówi w życiu, właśnie to jakby, co mi mówi o tym, czego ja chcę, nie? Że jak bardzo czegoś chcę, no to wtedy też mam tą odwagę po to, żeby po to sięgnąć. I to jest właśnie dla mnie odwaga. Tak w dużym skrócie. To jest w ogóle piękne, co mówisz. I to jest też coś, bo mi się zawsze odwaga kojarzy z czymś, ja nawet mówię, że jak my się odważamy, to do czegoś ważnego dla nas, nie? A ty mówisz o tym, że właśnie, że jak czegoś chcesz, to wtedy sięgasz po tą odwagę. Bardzo, bardzo jest mi też blisko do tego. A jak ty ją praktykujesz we własnym życiu? Bo powiedziałaś trochę o tym, że jak czegoś chcesz, a w takiej codzienności, w zwyczajności, to jak to jest? Wiesz co, jak sobie myślę o tym, jak ja odwagę praktykuję, to bardzo podobnie do tego, jak ty uczysz tak naprawdę. Mi jest bardzo bliskie twoje podejście i mam poczucie, że ono jest mega skuteczne. Zawsze, kiedy czuję lęk, nie? To jest ten moment, kiedy też sięgam po nią. Bardzo bliskim jest to, co mówisz o tym, żeby nie wyrzucać się ze strefy komfortu, żeby nie skakać na główkę, żeby siebie nie przekraczać. Ja też tak próbuję robić, nie? Czyli zastanawiam się, co jest dla mnie ważnego, czy to, co chcę zrobić, jest jakoś po linii moich wartości. Nie wiem, czy to jest coś, do czego ja osobiście chcę dążyć, gdzie chcę być na przykład. I wtedy szukam sposobu, nie? Czyli trochę biorę ten lęk ze sobą, bo on zawsze będzie oczywiście, jak sięgamy po coś, co chcemy, to lęk zawsze jest obok nas, tak. Ale z drugiej strony wiem, że to, po co sięgam, jest dla mnie ważniejsze, w związku z czym z tą odwagą razem zastanawiamy się, jak możemy zrobić, jaki możemy zrobić pierwszy krok, potem drugi, potem trzeci, żeby faktycznie tam być. Więc jakby też miał taki mój sposób na odwagę, no to z jednej strony tak, przyjąć ten lęk, że go mam, zauważyć, powiedzieć sobie, okej, Ula, możesz się bać, bo to jest ważne dla ciebie, bo bardzo tego chcesz, nie wiem, bo twoja głowa produkuje różne dziwne scenariusze, jak się nie może wydarzyć i jednocześnie wiem, że nie chcę, żeby ten lęk nie zatrzymywał, nie? Więc jakby sięgam po tą odwagę i zastanawiam się, no dobrze, to co możemy zrobić, żeby być o krok bliżej, nie? Na początek. To jest w ogóle cudowne, co mówisz, bo słyszę o tym, że i tak jakoś miałam taką wizję, jak cię słuchałam, że tak siadasz z tą swoją odwagą na kanapie i mówisz, dobra, jak możemy to ogarnąć, nie? Żeby nie było na siłę, a jednocześnie, żeby to działanie podejmować. I też mocno usłyszałam i o takiej twojej świadomości siebie i też o decyzyjności, nie? Ja też to często podkreślam, że to jest kwestia, to czy my sięgniemy po tą odwagę, czy ją zaprosimy do siebie, to jest kwestia naszej wewnętrznej decyzji, nie? Bo my możemy tam posiedzieć na tej kanapie i powiedzieć, chciałabym, ale się boję, to będę dalej siedzieć, a możemy powiedzieć, dobra, chciałabym, a zrobię to na tyle, na ile jestem w stanie na ten moment, nie? To jakoś tak mi też blisko do tego, co mówisz. A powiedz mi... Dokładnie. Nie. A która z twoich życiowych ról wymaga od ciebie najwięcej odwagi? Bo masz ich wiele, dużo różnych i w ogóle ciekawe wszystkie są. Tak, wiesz co, ciekawe pytanie. Jakbym miała wybrać, to myślę sobie, że rola mamy, że mam poczucie, że tam mierzę się z największą ilością lęków, z jakimiś przekonaniami na temat samej siebie, ale też tego, jak rodzicielstwo powinno wyglądać, jaką ja chcę być mamą, jaka jest rzeczywistość, czyli wiesz, te wszystkie memy, jak wymyślasz sobie, jakie jest rodzicielstwo, a potem nagle jesteś tym rodzicem, więc mam poczucie, że ta rola, że ona wymaga ode mnie takiej odwagi stawania ze sobą, też przyjmowania swoich słabości, niedociągnięć, tego, że czasem jednak nie robię tak, jak bym chciała, albo nie mam tyle siły,
a z drugiej strony też przyjmowania dzieci takimi, jakimi są, nie? Bo to też jest ważne. Aha. Bardzo zależy na tym, żeby nie wymyślać sobie jakichś dzieci, ale żeby faktycznie przyjąć te, które mam i je poznać. A dwa, że no, jakby różne sytuacje społeczne, które z tymi dziećmi się wiążą, które normalnie pewnie z chęcią bym uniknęła, a tutaj ze względu na dzieci jakby nie chcę, nie? Czyli jakieś wszystkie konfrontacje, których ja nie do końca lubię, albo jakieś zadbanie o ich potrzeby, no to to wymaga ode mnie odwagi, żeby gdzieś tam przejść siebie i faktycznie jakby ochronić też je na przykład, nie? Przed różnymi rzeczami. Ja też miałam okazję ciebie kiedyś obserwować w takim momencie, zresztą nie raz, w momencie twojej odwagi emocjonalnej w stosunku do twoich dzieci, bo widziałam kiedyś miałaś taką sytuację, jak jedno z twoich dzieci miało jakiś trudniejszy moment. I to nie było na zasadzie zaprzeczania, nie wiem, nie płacz, nie bój się, nie wiem, nic się nie stało, tylko właśnie, i to było dla mnie też takie bardzo poruszające i bardzo odważne z twojej strony. Ja nie widziałam wielu rodziców, a mam sporo znajomych, którzy mają dzieci. No właśnie z taką odwagą podejścia do emocji też i pozwolenia też temu małemu człowiekowi na przeżywanie tego, co jest. Myślę, że to jest w ogóle niesamowity kapitał, bo no bo to, że mogę czuć, to, że mogę reagować w jakiś sposób i że ta mama jest przy mnie i że pozwala na to i że jakby ma przyzwolenie i no to było bardzo, 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 bardzo poruszające. Wiesz, tak sobie rozmawiamy, tak sobie myślę o relacjach, to, że one w ogóle i pewnie relacje rodzicielskie i relacje w ogóle wymagają różnego rodzaju odwagi, tak trochę już otworzyłyśmy ten wątek. Ty uczysz o byciu sobą w relacjach, co jest w ogóle, myślę sobie, że z jednej strony jest w ogóle kluczowe do jakiegoś poczucia szczęścia w relacji, a jednocześnie jest bardzo przerażające, bardzo, bardzo dużej odwagi wymaga. Powiedz trochę o tym, jakby jak to perspektywy wygląda, jakby czego uczysz, jakiej odwagi wymaga bycie sobą w relacji. Wiesz co, zatrzymało mnie to, co powiedziałaś o tym, że to jest jakoś przerażające i myślę sobie, że to jest chyba ważne, nie? W sensie, że ja uczę takiego poznawania siebie i takiego bycia ze sobą, gdzie to przerażenie i ten strach jakby znika, w sensie, bo o to chodzi. Ja mam poczucie, że to, co jest jakoś ważne, to, żeby podchodzić do siebie łagodnie. Znowu, jak mówiłyśmy o tej odwadze wcześniej, nie? Że to jest krok po kroku, to mam poczucie, że takie bycie sobą i poznawanie siebie, bo od tego się tak naprawdę zaczyna bycie sobą, nie? Że najpierw trzeba siebie poznać i zaakceptować, że to jest taki krok po kroku, czyli okej, zobaczyłam to, no to mam odwagę i chcę zobaczyć więcej, nie? Nawet jeżeli zobaczę tam coś, co jest dla mnie trudne, nawet jeżeli zobaczę coś, czego nie akceptuję, albo czego się wstydzę na przykład, nie? A potem się okazuje, że jak już się temu przyglądam i mam to nie jest takie straszne, nie? Że to nie jest tak przerażające, tylko samo myślenie o tym często powoduje lęk, dlatego że pewnie doświadczyliśmy różnych rodzajów odrzucenia na przykład, nie? W tym, jacy jesteśmy. No więc wiesz co, jakbym miała powiedzieć o tym, jakiej odwagi jakby wymaga to bycie sobą w relacji, nie? Jakiej uczę, to jest taka odwaga spotkania się ze sobą, żeby w ogóle zrobić ten krok do siebie, a nie wiem, wziąć siebie na kawę, często też zachęcam do tego, żeby po prostu coś ze sobą zrobić samemu, czyli właśnie wziąć się na kawę, na spacer i posłuchać siebie, nie? Zapytać siebie, jak się mam, jakby czego potrzebuję, nie wiem, za co jestem dzisiaj wdzięczny, bo to są takie pytania, które pokazują, co dla mnie jest ważne i też co jest we mnie. Druga rzecz, o której powiedziałam, to dla mnie kluczowe jest zaakceptowanie siebie ze wszystkim. Ja mam poczucie, że nie ma innej drogi do tego, żeby być w relacjach, ale też żeby jakoś, nie wiem, się rozwijać, że nie wyjdziemy z momentu, w którym zaakceptujemy to, kim jesteśmy, z tym wszystkim, co jest na ten moment, nie? Nie kiedy tam coś osiągnę, będę taka i taka, nie będę tego i tego czuć, ale właśnie teraz, kiedy na maksa się boję, kiedy, nie wiem, na maksa się złoszczę, kiedy po prostu upadam, bo po prostu, nie wiem, wydrę się właśnie na dziecko, albo na męża, albo w pracy zrobię jakiś fuck up, nie? Czyli te wszystkie momenty, jakby w których dostrzegamy nasze słabości, to żeby przyjąć się, że tak powiem, ze wszystkim. Choć myślę sobie, że często też przyjęcie siebie z tymi dobrymi rzeczami nie jest wcale takie łatwe, nie? Bo częściej jakby też skupiamy się na tych złych, a potem jak się okaże, że jesteśmy dobrzy, to też niekoniecznie jakby łatwo jest nam to przyjąć. To jest ciekawe, nie? Tak wejdę ci w słowo, bo mnie jakoś to w ogóle zainspirowało na maksa, że to jest tak, że z jednej strony oczywiście wszyscy, tak wiesz, na głowę to wszyscy wiemy, że właśnie trzeba siebie przyjąć i w ogóle zaakceptować i z łagodnością i w ogóle, a czasem się okazuje, że w ogóle łatwiej jest, nie? Żeby nie akceptować, w sensie jakby, nie wiem, jakby postawić się w tej sytuacji, że ja nie wiem, nie umiem, nie daję rady i mam same wady,
niż właśnie z odwagą spojrzeć, że mam też mocne strony, że są też rzeczy, z którymi sobie radzę, że jestem po prostu takim zwyczajnym człowiekiem, jak wszyscy inni zwyczajni ludzie, nie? Z całym dobrodziejstwem tego inwentarza. I jeszcze jedna rzecz mi się otworzyła, jak cię teraz słuchałam, że często, przynajmniej tak jak na przykład do mnie przychodzą klienci, klientki, to rozmawiamy o temacie zdejmowania takiej maski, nie? Czegoś, co my udajemy przed innymi, ale też przed sobą, nie? Jacy powinniśmy być, właśnie to też to, o czym ty mówiłaś, nie? Że nie wiem, jak powinno wyglądać dorosłe życie, jak powinno wyglądać rodzicielstwo, jak powinno wyglądać, nie wiem, to kim my jesteśmy w pracy i w ogóle później się okazuje, że no, że to nie wygląda tak, nie? Że jesteśmy po prostu wszyscy zwyczajni, czasem upadamy, czasem się podnosimy i tak to działa. Dzięki serdeczne, że też o tym mówisz, bo ja też mam poczucie, że to wymaga potężnej odwagi, to takiej właśnie codziennej, zwyczajnej, takiego stanięcia we własnym życiu, we własnej prawdzie, nie? Ale chyba ci weszłam w słowo, bo tak się zainspirowałam, że po prostu aż musiałam dopowiedzieć. Dobrze. Wiesz co, no, jakby jak mówiłaś teraz o tym, to pomyślałam, że to mi się też bardzo łączy z tą sprawczością, o której ty też mówisz, nie? Że jak jestem tą trochę ofiarą, czyli widzę te swoje słabe rzeczy, nie nadaję się, nie chcę sięgać po tą odwagę, bo tak naprawdę to, że nie biorę odwagi, to nie jest to, że ja nie wiem, coś się wydarza i nie mogę, to jest moja decyzja, nie? I tak, to jest odwaga stanięcia w prawdzie też, tak naprawdę ja się odważam nie być odważna. Tak. To też jest swojego rodzaju odwaga. Ale myślę sobie, że my z tego braku sprawczości też czerpiemy w relacjach, nie? Czyli jest ktoś, kto się nami zaopiekuje, czasem myślimy sobie, że jak mamy problemy, to ludzie wtedy są z nami, żeby nam pomagać, jakby i w taki sposób też możemy budować relacje. Pytanie tylko, czy one dają nam to, czego chcemy, nie? I czy tak naprawdę w tych relacjach mamy poczucie, że wtedy możemy być sobą i czy one nas jakoś rozwijają, bo mam poczucie, że niestety nie? Że to jest taka ślepa uliczka, w której my cały czas wtedy musimy być w tej naszej bezradności, żeby był zawsze ktoś, kto nas wyciągnie, to nie o to chodzi też w relacjach. Nie, oczywiście mamy się wspierać, to jest ważne i jakby po to też jesteśmy, ale mam poczucie, że to nie może być jedyne, na czym opieramy relacje. Mm-hmm. Super, że tym wspominasz. W ogóle mam takie poczucie, że bo to są już wątki pewnie z twojej praktyki psychoterapeutycznej, jak słyszę, bo do mnie czasem przychodzą osoby, natomiast to już nie jest ta przestrzeń, w którą my wchodzimy, no bo to jak my budujemy te relacje, skąd nam się to bierze, właśnie tak jak mówisz, nie? Że czasem tak jest, ja też to doskonale znam, nie? Że taka bezradność, takie ten brak decyzji o tym, że nie będę odważny, to też jest jakoś bardzo mocno mi rozumie. To nam załatwia różne rzeczy, nie? Wygodniej jest czasem niestety nie brać tej odpowiedzialności za siebie i też jakoś mi tak zarezonowało, jak powiedziałaś, że tak mi się skojarzyło, że to jest też tak, że czasem wygodniej jest być trochę w takiej pozycji dziecka w relacji, nie? To znaczy się powiedzieć, właśnie odejść od swoją odpowiedzialność, a później zwalać winę na kogoś innego, nie? Że to jest, nie wiem, wina, nie wiem, partnera, rodziców, nie wiem, mojej historii życiowej. A prawda jest taka, że każdy z nas coś tam niesie ze sobą, nie? I znowu to jest wtedy w dorosłości kwestia naszej decyzji, czy my chcemy za tym iść, czy chcemy jednak gdzieś tam, nie wiem, czy przepracować sobie to i zostawić za sobą, bo to też różnie bywa. Natomiast czy my chcemy tą decyzję o wpuszczeniu odwagi i też odwagi do bycia sobą po prostu, wiesz, podjąć w swoim życiu, nie? Tak, dokładnie. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy zaczynasz sprzedaż swojego kursu, będzie można, już można dołączyć, czy ja do, już można, prawda? Tak, od dzisiaj. Już można od dzisiaj dołączyć. Trochę mam poczucie, że zaczęłyśmy ten wątek, ale na webinarze promującym kurs opowiadała się o 4 krokach do zrozumienia w siebie w relacji. Powiedz tak w telegraficznym skrócie. Oczywiście podlinkujemy też webinar, który można go będzie jeszcze obejrzeć, prawda? Teraz jakoś w ciągu najbliższych dni on jeszcze będzie dostępny. Tak, w ciągu najbliższych dni można. Bezpłatnie, potem będzie w wersji płatnej, ale generalnie tak. Super, fajnie. To teraz jak jesteśmy w tej rozmowie, to jeszcze będzie go można sobie zobaczyć. Ale jakbyś nam taki spoiler zrobiła, wiesz, te 4 kroki do zrozumienia siebie w relacji, to na czym one polegają? Wiesz co, ich jest pewnie więcej, natomiast ja pomyślałam, że na tym webinarze opowiem o 4, które są dla mnie kluczowe i ważne i mam poczucie, że one przynoszą ogromną zmianę w takim patrzeniu na siebie. I to, od czego ja zawsze zaczynam i w zasadzie to, o czym dzisiaj mówiłyśmy też trochę, to jest taka łagodność wobec siebie, nie? To jest pierwsza rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę.
bo jeżeli chcemy siebie rozumieć, to Brené Brown też o tym mówiła, że jeżeli chcemy siebie poznać, to nie możemy tego zrobić w momencie, kiedy nie mamy miłości do siebie, nie? Że zawsze, jeżeli chcemy siebie poznawać, to bierzmy ze sobą tą miłość do siebie, tą łagodność. I mam poczucie, że to jest bardzo duża mądrość, nie? Że jak jeszcze sobie nie dokładamy właśnie jakimś napięciem, nie wiem, krytykiem wewnętrznym, a mamy tą część taką łagodną, czyli okej, to przyjrzyjmy się, czemu mi jest tak ciężko, czemu ja się tak boję, czemu ja się wycofuję, albo czemu mi jest tak wygodnie w tej roli ofiary, nie? To wtedy jesteśmy w stanie stanąć w tej prawdzie. To pomaga odwadze spotkania się ze sobą. To była pierwsza rzecz. Wiesz, mówiłam jeszcze o emocjach, bo to jest zawsze ważne i bardzo często nie rozumiemy siebie, bo przeżywamy coś, nie wiemy z czego to wynika, dlaczego to jest tak silne, nie wiemy co z tym zrobić. W związku z czym trochę opowiadałam o tym, co możemy robić z emocjami i po co one w ogóle są, bo często jakby w ogóle zrozumienie, że to nie jest tak, że ja jestem nienormalna, bo coś przeżywam, ale faktycznie coś takiego się wydarzyło, z jakiegoś powodu jakby tak jest, a nie inaczej, nie? Tak zareagowałam, to pomaga jakby rozumieć siebie i pomaga też siebie lepiej wyrażać w relacjach, bo wtedy jestem w stanie bardziej stać też przy sobie, nie? Jak rozumiem siebie. O trzeciej rzeczy, o której mówiłam, to były potrzeby, które są bardzo związane z emocjami, ale też mam poczucie, że często jak nie mamy odwagi stanięcia ze sobą i za sobą, nie? Czyli to, co trochę mówiłaś o tym, że możemy siebie porzucać jakoś też, zostawiać siebie, no właśnie, to, że wtedy nie mamy odwagi zadbać o swoje potrzeby, to jest bardzo ważne w relacjach, żebyśmy mówili o naszych potrzebach, żebyśmy je zauważali, bo koniec końców, jak tego nie zrobimy, to ucierpi relacja i my, i wszyscy w koło, często też. Więc to była ta trzecia rzecz i na końcu mówiłam o schematach i o korzeniach dzieciństwa. Bo to znowu jest kluczowe, nie? Że często my jesteśmy w tej relacji tu i teraz, ale tak naprawdę to, co przeżywamy albo jak reagujemy, to wynika z tego, co przeżyliśmy kiedyś, czyli z tego, jak doświadczyliśmy pierwszych relacji z rodzicami, z opiekunami, czy można nam tam było wyrażać siebie, czy nie, czy mogliśmy mówić o emocjach i potrzebach, czy nie, i to przerzucamy, nie? Często na poziomie nieświadomym w relacji, które są tu i teraz, to nam utrudnia jakby bycie i autentycznym, i bycie sobą, i też spotkanie z tym drugim człowiekiem, zbudowanie takiej głębokiej więzi. Super, tak. Dzięki serdecznie, że się tym dzielisz i już mam takie poczucie, że już w ogóle sam webinar jest po prostu, wiesz, złotem. A czego więcej będzie się można na kursie u Ciebie nauczyć? Wiesz co, kurs składa się z 4 modułów. Mi bardzo zależało na tym, żeby w tym kursie z jednej strony nauczyć właśnie takiego łagodnego patrzenia na siebie. I to słyszę, że się udało. W sensie jak dostaję feedback, to faktycznie dostaję takie słowa, że jakby jest duży pokój, spokój w tym kursie i że można się sobie przyglądać i że ludzie są poruszeni. To, jakim obszarom się przyglądamy, to są właśnie emocje, to są potrzeby, to są nasze trochę to, co mówiłyśmy dzisiaj o rolach, to tam też o rolach w relacjach jest, że możemy być i ofiarą, i ratownikiem, możemy być i katem, i z czego to wynika, czyli takie przyglądanie się też trochę korzeniom. Mówię tam jeszcze o poczuciu własnej wartości. Dla mnie bardzo ważne jakby w takiej odwadze bycia sobą jest to, żebyśmy mieli takie poczucie własnej wartości, czyli wiedzieli, jaką wartość wnosimy do relacji, kim my jesteśmy. Wobec tego też mam poczucie, że nie ruszymy, nie? W sensie nie odważymy się na bycie sobą, jeżeli będziemy sobie umniejszać, jeżeli będziemy siebie odrzucać. Więc jest tam też moduł o tym, o takich 6 filarach i o tym, jak z tym pracować. No i wreszcie ostatni jest o krytyce i o konfliktach, no bo znowu jakby często rezygnujemy z siebie, czyli jakoś porzucamy siebie w relacjach w momentach, kiedy jest duży stres, napięcie, kiedy trzeba właśnie się jakoś skonfrontować. I tam dałam kilka narzędzi do tego, żeby faktycznie pozostać przy sobie i też zobaczyć, co dalej będzie, nie? Bo często ten strach o tym, że jak się z kimś, nie wiem, pokłócimy albo powiemy, albo skonfrontujemy, tak naprawdę potem okazuje się, że w rzeczywistości to nie jest tak, że ktoś nas nagle odrzucił, nie? Albo że nie wysłuchał, tylko wręcz przeciwnie. No ale do tego trzeba się odważyć. Jasne. Jeszcze w ogóle, wiesz co, pomyślałam sobie teraz, jak Cię słuchałam, że to jest w ogóle też takie z tym poczuciem własnej wartości, że to jest takie samonapędzające się koło, bo z jednej strony trudno jest ruszyć z odważnym działaniem, kiedy nie mamy tego poczucia własnej wartości, ale czasem jest tak, ja mam takie doświadczenie, jak pracuję z klientami i z klientkami, że właśnie jak my się odważymy, to nasze poczucie własnej wartości zaczyna wzrastać, nie? Bo my doświadczamy tego, że właśnie jesteśmy ważni, jesteśmy wartościowi, że wnosimy coś do świata i później znowu te kolejne kroki łatwiej czynić. Coś Cię, kurczę, miałam jeszcze zapytać, ale jeszcze mi jakoś mi uciekło a propos tego kursu. Czyli słyszę, że to jest tak, że już wiem, co miałam zapytać. Bo słyszę, że to jest dużo o łagodności, jakby o takim stanięciu przy sobie, o takim właśnie, o,
o takim, nie o takim ukochaniu tak. się, o takim przytuleniu się siebie. I wiesz co, pomyślałam sobie, że może być tak, że sporo osób zacznie się zastanawiać, które może chciałyby kupić twój kurs, albo sobie, ale czy ja się nie stanę teraz takim, wiesz, egoistą, że tylko, wiesz, me, myself and I i tylko moje potrzeby się liczą. Jak to jest? Jakby, jak to, powiedz trochę o tym. Fajnie, że ty mówisz, wiesz, bo mam poczucie, że w ogóle w kontekście bycia sobą to jest taka jedna z trzech chyba głównych myśli, która się pojawia, kiedy w ogóle chcę zacząć myśleć o tym, że chcę o siebie zadbać, nie? Kiedy chcę jakoś wyrażać siebie, że teraz to nagle ja się stanę egoistką. I mam poczucie, że to tak nie jest, w sensie to na pewno tak nie jest, nie? To nie jest tylko moje poczucie, ale jakby jest tak, że im bardziej ja potrafię siebie przyjąć, im bardziej potrafię stanąć za sobą, tym więcej wolności jestem w stanie dawać drugiej osobie, nie? Czyli tak naprawdę przestaję być egoistką, bo już nie muszę tak lękowo i nerwowo trzymać się jakby tego, czego ja chcę i tak wyrywać to od wszystkich, ale jestem w stanie przyjąć, że no dobrze, jakby skoro ja jestem na przykład, nie wiem, zmęczona i daję sobie do tego prawo, to ten mój partner, mąż też może być zmęczony, może nie chcieć na przykład robić tego w tym momencie, co ja chcę, nie? Więc jestem w stanie bardziej przyjmować ludzi też takimi, jakimi oni są. Z mojego doświadczenia wynika tak, że to absolutnie tak się nie dzieje, natomiast może być tak, że to się usłyszy, nie? Czyli im bardziej stawiamy granice w relacjach, w ogóle w naszym systemie, w którym się otaczamy, nie? Czy to rodzinnym, czy przyjaciele, czy w pracy, no to jest taki no, typowy tekst, nie? Że taką egoistką się stałaś. Często po terapii się też tak słyszy, nie? Że po tej terapii to ty tylko na siebie patrzysz, a to tak nie jest, nie? Bo jakby kiedy stawiamy granice, no to oczywiście komuś jest nieprzyjemnie, może być nieprzyjemnie, nie zawsze tak jest, ale może być nieprzyjemnie, nie? No i jakby ten system, w którym byliśmy, on jakoś reaguje na to, że my się zmieniamy i wiadomo, że wygodniej jest, jeżeli ja się na wszystko godzę, wygodniej jest, jeżeli ja jestem dla wszystkich miła i w momencie, kiedy mówię, wiesz co, nie pasuje mi to jednak, albo wiesz co, jednak potrzebuję odpocząć, nie mogę być dzisiaj, no to po drugiej stronie jest takie zdziwienie, zaskoczenie, nie? Ale to warto przejść, w sensie warto przeczekać ten moment i jak naprawdę jakby ta zmiana jest w nas, to ludzie potem zobaczą, że to nie jest tak, że ja tylko dbam o siebie, ale o nich też potrafię zadbać, nie? Tylko z miejsca wtedy takiego dawania z pełnego, że tak powiem, z tego, że jestem wewnętrznie nakarmiona, a nie z takiego lęku, wiesz, jakiej pustki takiej, tylko po prostu szukania akceptacji po to, żeby jakoś sobie ukoić właśnie, nie? To odrzucanie siebie też. Super, fajnie, że o tym mówisz, bo myślę sobie, że to jest w ogóle jednak ciągle częsty lęk, nie? Na zasadzie taki, czy to właśnie pójdę jakby, bo z jednej strony jakby to, mam takie poczucie, że to bycie przy sobie i ta odwaga bycia sobą to jest coś, za czym wiele osób tęskni i chciałoby tego mieć więcej, a z drugiej strony są relacje, nie? I nie wiem, Brené Brown też mówi, że my jesteśmy tak, no jesteśmy uwarunkowani wręcz biologicznie na to, żeby być w relacjach. Tak. Potrzebujemy funkcjonować w stadzie jakimś mniejszym czy większym. No i pojawia się ten wątek przynależeć do siebie czy przynależeć do innych, nie? I czasem jest tak, że niestety wybieramy to, żeby przynależeć do innych zamiast przynależeć do siebie. A to, do czego słyszę, że ty zapraszasz, to jest właśnie zacząć od przynależenia do siebie i do takiego mądrego i dobrego i też dorosłego zadbania o siebie, co będzie też wymagało pewnie rezygnacji z, no właśnie, z bycia ofiarą, z korzystania z tych relacji w taki nie do końca dojrzały sposób. Ale nagroda jest wspaniała, bo wtedy możemy i przynależeć do siebie i możemy też przynależeć do innych na takich warunkach, które już są okej dla wszystkich, nie? Że nikt na nikim nie posłuchuje, nikt się na nikim nie uwierzy, jakoś tak to mocno mi też wybrzmiało. Tak, i wtedy znika też taki lęk, nie? Że co się stanie, jak tak naprawdę ktoś mnie pozna, bo często jest tak, że my o tym przynależeniu do innych, nie? Że próbujemy się dopasować, jakoś się adaptujemy i w tym jesteśmy świetni, to co mówiłaś o tych maskach, nie? No to jest to, że my jakoś próbujemy się wczuć w to, co kto oczekuje i jakby czego by chciał, ale ostatecznie i tak w domu wieczorem, jak zasypiamy, to mamy to poczucie samotności, jakby lęku przed tym, czy jak ktoś by mnie poznał takim, jakim ja jestem, to czy by mnie przyjął, nie? Tak. W momencie, kiedy my sami siebie przyjmujemy i widzimy, że no dobra, to nie jest takie straszne, nie? No może czasem, nie wiem, boję się, może czasem jakby robię różne rzeczy, ale ogólnie można mnie lubić, to wtedy wychodzę do ludzi i nie boję się o tym powiedzieć, nie? Że wiesz co, ja mam tak, że czasem się spóźniam, na przykład sorry, pracuję na tym, ale naprawdę się spóźniam, albo mam tak, że wiesz co, potrzebuję więcej czasu ze sobą, nie? To nie jest to, że cię odrzucam, tylko że my wtedy jesteśmy w stanie to komunikować, to też zupełnie inaczej buduje relacje, nie? Myślę sobie, że to jest ważne i też ostatnio dużo mówisz o wytrwałości, ja mam poczucie, że też ta wytrwałość jest tutaj ważna, nie? W takim byciu sobą, w sensie, że łatwo jest nam się wycofać, bo to jak siebie pokazujemy, to narażamy się też, no, nie ukrywajmy, czasem na odrzucenie, czasem na niezrozumienie,
jakąś krytykę. I wtedy potrzeba tej wytrwałości, takiej wstawaniu za sobą, żeby zobaczyć, że okej, jakby to nawet jeżeli komuś to się nie podoba, to ja nadal nie muszę siebie zostawiać, nie? To nadal mogę być tym, kim jestem. Być może to nie jest człowiek dla mnie, być może nie rozumiemy się, a być może za chwilę się zrozumiemy, bo potrzeba czasu. Tak, tak. Super, że do tego nawiązujesz, bo właśnie też chciałam cię o to zapytać. Ja mam takie w ogóle, ostatnio mi taka przyszła myśl na spacerze z psem. Jak chodzę na spacer, to mi później takie przychodzę z olśnieniami, nie? Gdzieś tam z plaży. I pomyślałam sobie, że to jest trochę tak, że wytrwałość to jest w ogóle suma takich małych, codziennych odwag, nie? Że jak my się codziennie odważamy właśnie stawać po swojej stronie, no wiadomo, że czasem nam to wyjdzie, czasem nam to nie wyjdzie, bo to jest też umiejętność. Zresztą wszystko, o czym dzisiaj też rozmawiamy, to nie jest jakieś nie wiadomo jakie szuruburu, tylko to są konkretne rzeczy, które można w sobie wytrenować, konkretne zachowania, które można w sobie zmieniać. Czasem trzeba zajrzeć głębiej, nie wiem, spojrzeć na przekonania, albo na jakieś wzorce, albo na jakieś schematy, z których wychodzimy. Natomiast ostatecznie to jest wykonalne, nie? To nie trzeba siedzieć, wiesz, pod krzewem lotosu przez 40 lat. Po prostu wystarczy siąść do roboty i zacząć robić inaczej. I bardzo też jakoś to do mnie przemawia, co mówisz, że to jest tak, że znowu od tej odwagi bycia sobą, od tych pierwszych kroków zaczynamy, a później treningiem i znowu z tą łagodnością dla siebie, że czasem mi wyjdzie, czasem mi nie wyjdzie. Jak mi czasem nie wyjdzie i się gdzieś tam zagubię, to też nie jest powód do tego, żeby się odrzucać, nie? To jest powód do tego, żeby sobie zrobić kakao i powiedzieć sobie, zrobiłaś najlepiej, jak umiałaś, jakby zadbałaś o siebie, tym razem nie umiałaś, nie wiem, odmówić, tym razem nie umiałaś, ale to nie oznacza, że nie wiem, jesteś jakaś tam, nie? Bo też te łatki sobie łatwo przeklejać i dalej możesz być, nie wiem, kochana, czy możesz być kochany, akceptowany taki jaki jesteś, taka jaka jesteś, nie? I że to się w ogóle w nas zaczyna i też mocno jakoś usłyszałam to, co mówisz, że od tego, kim my jesteśmy w relacji ze sobą, jakby tak wiele się zmienia, kim my jesteśmy w relacjach ze światem. I to nie zawsze musi być tak, że wiesz, że to się nagle wszystko zmieni. To znaczy się, że nie wiem, że porzucimy rodzinę i pojedziemy w Bieszczady hodować alpaki, bo wcale nie. Bo się może okazać, że jakby jak my jesteśmy bliżej przy sobie i mamy tą odwagę stawania za sobą, to się okazuje, że i te nasze relacje zaczynają inaczej wyglądać, bo inaczej się z dzieciakami dogadujemy, inaczej z mężem, czy z żoną, czy partnerem, czy partnerką. I od tej zmiany się zaczyna, od tej zmiany w nas się zaczyna bardzo wiele. Tak mi jeszcze się otworzył taki wątek, że czasem czekamy, aż coś się... Ja z kolei o zmianach ostatnio myślę, nie? Że możemy, że czasem jest tak, że my myślimy sobie, bo nic się nie zmienia, ja bym chciała, żeby coś mi się w życiu zmieniło. I czekamy, nie? Czekamy, a ta zmiana jest jakby, tu jest, nie? Ona jest tutaj w tym, żebyśmy my coś w sobie zmieniły, czy zmienili, właśnie zaczynając od siebie, nie? Jakoś tak mi się to, tak mi się to dzieje, że to ta zmiana, której my szukamy, na którą czekamy, to ona jest tu i teraz w nas, nie? To jest w tym byciu przy sobie. Tak. A z drugiej strony, wiesz, jak myślę sobie o tych zmianach też w kontekście takiego odkrywania siebie i wyrażania, nie? Bo mam poczucie, że jedno to odkrycie i poznanie siebie, a drugie to ta odwaga wyrażenia siebie, tak. To jest jeszcze kolejny krok, ale myślę sobie, że tej, jakoś mi do tej wytrwałości znowu idzie, że jakby potrzeba tej wytrwałości, nie? Bo często pracujemy na przykład nad stawianiem granic i faktycznie jest tak, że po prostu nie widzimy tych zmian, nie? W sensie i tam, i to, i tamto, i z tamtej strony próbowaliśmy i nie wychodzi. I mam takie doświadczenie tego, że często też w terapii tak jest, nie? Że jakby mijają miesiące i ktoś mówi, niewiele widać, a potem nagle nie tyle zmian i że to nie jest tak naprawdę nagle, tylko to były te miesiące pracy na przekonaniach, przyglądania się sobie, odważania się właśnie na te różne kroki po to, żeby potem zobaczyć ten efekt, do którego dążyliśmy, nie? Ale to, że teraz nie widzę wielkich zmian, nie wiem, nie mam mega radości z tego, że komuś postawiłam granicę, to nie znaczy, że zawsze tak będzie, nie? Tylko, że jesteśmy właśnie w tej zmianie i ta zmiana też rodzi jakieś napięcie, bo już nie jesteśmy w starym, nie jesteśmy jeszcze w nowym, jesteśmy tak pomiędzy, nie? I wtedy potrzeba faktycznie tej wytrwałości, takiego bycia przy sobie, żeby wiedzieć, dobra, wiem, gdzie idę, trochę się boję, ale biorę tą odwagę ze sobą, nie? Żeby tam dojść. Tak. To jest, nie wiem, czy teraz słychać mojego psa w tle. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje, ale w takich ważnych momentach Aida zawsze przychodzi i robi głosy. Ale to jest mega ważne, co mówisz, wiesz, bo czasem jest tak i ja też mam mnóstwo takich doświadczeń i własnych, i cudzych, i obserwowanych, że
jak trzeba na coś długo czekać, nie? A na zmianę taką własną zmianę czasem trzeba sporo poczekać, nie? Bo my idziemy przez całe życie w jakimś schemacie, w czymś, czego się nauczyliśmy, co przynieśliśmy ze swojej historii rodzinnej. No i idziemy i do pewnego nam się momentu wydaje się, że tak musi być, bo tak zawsze było. Później podejmujemy na przykład pracę nad sobą, na przykład w przypadku psychoterapii, tak jak osoby, które przychodzą do ciebie, i znowu trzeba po prostu tam kopać i zmieniać. I tego bardzo to jest ważne, co mówisz, nie? Że tego od razu nie widać. I albo na przykład widać raz, a później wpadamy w starą kolejną. Znowu robimy i znowu wpadamy, no bo ileś czasu trzeba, żeby tą nową umiejętność rozwinąć. Ja mam tak samo, jak uczę odwagi w działaniu, nie? Że czasem przychodzi klientka, czy przychodzi klient na sesję coachingową i mówi, no wiesz co, no ale ja nie zrobiłam, bo się przestraszyłam. Ja mówię, no ja rozumiem, no i czasem tak jest, że się będziesz przestraszać, to jakby to nie jest tak, że to jest dane raz, to w ogóle nic nie jest dane raz na zawsze, nie? To jest praca nad sobą, tylko im dłużej my to trenujemy, im mamy tej wytrwałości w sobie więcej, tym później łatwiej, mam takie poczucie, taką obserwację, że łatwiej też się wyłapać w tym momencie, kiedy robi nam się trudno i próbujemy się sprowadzić na ten stary tor, nie? Że my łapiemy, aha, dobra, znowu próbuję nie stawiać na przykład granic w relacji, nie? Albo znowu coś mnie ciągnie, żeby z siebie zrezygnować. No i wtedy, jak już zaczynamy wiedzieć, że my mamy wybór, że jest ten moment, że my możemy tą stop klatkę zrobić i poprowadzić siebie inną ścieżką, to wtedy ta zmiana nam się zaczyna powoli utrwalać i za jakiś czas, natomiast nie za 2 tygodnie, nie? Ale tak. za jakiś czas jest już nam łatwiej, a później pewne zachowania stają się po prostu nawykami. Mam, Ula, takie poczucie, że my byśmy mogły tu pewnie jeszcze z kolejne 35 minut gadać, ale będziemy powolutku domykać. Powiedz, jak jest, a widzisz, o to cię jeszcze chciałam zapytać, jakbyś miała przekazać osobom, które nas będą słuchały, które się zastanawiają nad tym, nowy rok się zaczął, może ktoś wszedł z taką myślą w ten nowy rok, że w tym roku będę bliżej siebie, to jaką jedną rzecz chciałabyś przekazać albo do jakiej jednej rzeczy chciałabyś zainspirować te osoby? Wiesz co, to myślę sobie, że zachęciłabym do spotykania się ze sobą, żeby dać sobie czas, nie? Żeby dać sobie czas na to, żeby faktycznie siebie poznać i żeby się sobie przyjrzeć. I żeby to były takie spotkania, które są takim spotkaniem z przyjacielem, żeby spróbować jakby, jak poznajemy drugie osoby, z którymi chcemy się zaprzyjaźnić, to mamy taką otwartość, ciekawość, nie? Jakby chcemy poznawać, zadajemy dużo pytań, a często nie mamy tego do samych siebie, nie? Do samych siebie jesteśmy tacy krytyczni i odrzucający i do tego bym zachęciła, wie? Żeby faktycznie zaplanować sobie czas, bo to jest potrzebne, żeby siebie poznać, ale też, żeby jakby zabrać siebie właśnie na taki spacer, zabrać siebie na kawę, dać sobie szansę na to, żeby siebie poznać w różnych momentach, no i się ze sobą zaprzyjaźnić. Super, dzięki, to w ogóle tak sobie pomyślałam, że taki spacer ze sobą, czy kawa ze sobą, czy takie coś, czy zajęcie, czy nie wiem, moment, że kiedy siądziemy sobie z jakimś notatnikiem i popiszemy, co tam u mnie słychać, nie? To może być bardzo, tak, bardzo takie wzmacniające. To powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć i gdzie można znaleźć twój kurs? Ja generalnie prowadzę w sieci 2 projekty, Wierność jest sexy na Facebooku i Szczęśliwi Razem, tam zapraszam. Natomiast o samym kursie można przeczytać właśnie na stronie Szczęśliwi Razem, szczęśliwi-razem.pl/ być sobą w relacjach. I tam zapraszam serdecznie. Tam jest też więcej o mnie, o moim mężu i o tym, co robimy. Więc można super sobie fajnie. To powiedz jeszcze, do kiedy można się na kurs zapisać, żeby też było wiadomo, do kiedy tą decyzję podjąć. Tak, znaczy zapisywać się można cały czas, ale opłaca się teraz, do niedzieli, dlatego że ceny od poniedziałku są wyższe, no więc jakby to jest ten czas. I w tym momencie też zapisu właśnie od teraz do niedzieli będzie także do kursu dodawana jest sesja Q&A, jest dodawany właśnie też webinar o rozumieniu siebie za darmo, w związku z czym naprawdę opłaca się dołączyć teraz. Bardzo fajnie. Ja też z tego, co obserwuję, to ty dość rzadko otwierasz ten kurs, nie? W sensie takim, że jakby można go kupić zawsze, natomiast taki z pakietami jest chyba tylko raz czy 2 razy w roku, tak jak wiesz, obserwuję tam bocznym okiem. Twoje działania. Ula, serdecznie ci dziękuję za rozmowę, serdecznie ci dziękuję za twoją odwagę, którą się dzielisz i za to, do czego nas tutaj wszystkich dzisiaj zainspirowałaś.
Jeżeli będziecie mieli ochotę, jakby tak poczuliście w sercu, a mam takie poczucie, że dużo osób, do wielu osób może dotrzeć to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, to zapraszamy na kurs Uli. I jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za to, że dzisiaj przyszłaś. Dziękuję Ci też bardzo, było mi bardzo miło. I pozdrawiam wszystkich słuchających też. Posłuchających i oglądających, nie? Bo my będziemy i podcasty, i będziemy wideo. Dzięki serdecznie za rozmowę. Aha, a wszystkich, którzy oglądali tę rozmowę, zapraszam też na kolejny albo podcast, albo na kolejne wideo. Już niebawem się pojawi. Dzięki bardzo.